Dale sencillo, un guapazo. Dale sencillo, vendo. Ah, aquí tú la no sabías dura, po. Un líder. Un bambomo, Zanzibar to magiczne słowo, które w ostatnich latach słyszymy niemal wszędzie. I to nie tylko z powodu miejsca zwiastującego afrykańską egzotyczną przygodę. W 2019 roku, gdy świat w panice zamykał granice w obawie przed koronawirusem, Tanzania zdecydowała się pójść własną drogą i pozostała otwarta dla przyjezdnych. Skorzystał na tym Zanzibar, który stał się zdecydowanym hitem wśród turystów, także Polaków. Ludzie byli spragnieni wolności, słońca, poszukiwali namiastki normalności. Wszystko to czekało na nich właśnie na Zanzibarze. I nie było się czemu dziwić. Po wpisaniu w internetowej wyszukiwarce słowa Zanzibar, naszym oczom ukazywały się dziesiątki rajskich zdjęć, które kuszą wizją beztroskiego wypoczynku w cieniu palm. Jednak Zanzibar to nie tylko piaszczyste plaże, na których nie zobaczymy setek leżaków i parasoli, turkusowa woda i luksus turystycznych resortów. Zanzibar to także wyjątkowa przyroda, wspaniała, egzotyczna roślinność, tajemnicze namorzyny i wiekowe baobaby. To wyspa pachnąca przyprawami, cynamonem, goździkami i kardamonem. Dla amatorów wodnych atrakcji prawdziwą gratką jest możliwość podziwiania barwnych raf koralowych, pływania z delfinami czy obcowania z morskimi żółwiami. To tutaj turyści mają niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć z bliska wiekowe żółwie lądowe i sympatyczne małpy Red Colobus. Na przyjezdnych czekają również inne atrakcje, jak choćby wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO Stone Town, kamienne miasto. Przyjeżdżając tutaj nie możemy jednak pominąć drugiego oblicza Zanzibaru, biednej afrykańskiej wyspy, której obraz w niezwykły dla nas sposób splata się z uśmiechem na twarzy mieszkańców. Tutaj niemal wszędzie usłyszymy okraszone uśmiechem setek dzieciaków radosne jumbo i przyjazne twierdzenie dorosłych Hakuna Matata. Czy komuś Zanzibar może nie przypaść do gustu? Zapewne tak, jeżeli ktoś oczekuje gwarnych dyskotek, klubów nocnych, markowych sklepów, akwaparków, zatłoczonych promenad i nachalnych reklam, będzie zawiedziony. A my może dzięki temu byliśmy zauroczeni. Jest koniec listopada. W mediach huczy od promocji, okazji i wyprzedaży. Nadchodzi Black Friday. I nas dopadło szaleństwo przeglądania ofert. Z nieśmiałością zaczęliśmy od tych turystycznych, nie licząc specjalnie na coś wyjątkowego. Od kiedy pandemia ogarnęła świat, promocje oferowane przez linie lotnicze czy biura podróży stały się rzadkością. Wiele państw zamknęło swoje granice. Loty do obu Ameryk czy Azji praktycznie zamarły. Pozostała Europa i kilka egzotycznych kierunków. Tylko te ceny. Nagle światełko w tunelu beznadziei. Last minute Zanzibar.
Cena 60% w dół. Kilka telefonów, uzgodnień i zapada decyzja. Lecimy. Mamy 2 dni na załatwienie formalności i wykonanie testów. Jeszcze kilka deklaracji z ciekawie brzmiącymi pytaniami, na przykład czy byłeś ostatnio na pogrzebie, jaki masz zawód i jedna z odpowiedzi do wyboru – łowca. A może to zasadne pytanie? Przecież lecimy do Afryki. Dzień później robimy testy PCR. Spakowani, gotowi do wyjazdu, czekamy na wyniki. Jest wynik negatywny. Możemy lecieć. Następnego dnia, nocą, ruszamy w kierunku lotniska Katowice-Pyrzowice. Przed nami kolejna podróż do Afryki. Jednak tym razem będzie to autonomiczna część Tanzanii, wyspiarski Zanzibar, który wśród Polaków zdobył popularność w czasach pandemii, nie wprowadzając dla turystów żadnych obostrzeń. Teraz wymagane są testy PCR, a dla osób, które chcą uniknąć kwarantanny po powrocie do Polski, przydadzą się szczepienia. Z Orlenu. Przed świtem dojeżdżamy do parkingu w okolicy lotniska, na którym pozostawiamy samochód. Chwilę później, wyjątkowo sprawnie, może to zasługa nowego terminala, przechodzimy wszystkie lotniskowe formalności. A to chyba jedyny przykład sensu zakupu w strefie wolnocłowej. Atrakcyjna cena, wywóz poza Europę i znacznie wyższa przy locie do krajów Unii. O świcie wchodzimy do Boeinga 737-800 linii Enter Air, na pokładzie którego spędzimy najbliższych 10 godzin. Jeszcze obowiązkowa procedura odladzania, mająca na celu usunięcie z powierzchni samolotu warstwy przymarzniętego lodu i zabezpieczenie jej przed ponownym oblodzeniem. A skoro tak, cierpliwie czekamy. Startując, przedzieramy się przez kolejne warstwy chmur, które raz po raz wstrząsają samolotem. Przelatujemy nad Rumunią, Bułgarią, Turcją, Cyprem i Morzem Śródziemnym. Lecimy z prędkością ponad 800 km na godzinę na wysokości 11 tysięcy metrów. Na zewnątrz arktyczne temperatury minus 51 stopni Celsjusza. I kolejne dokumenty do wypełnienia. Niestety ten lot nie należy do spokojnych. Nieustannie słyszymy zapiąć pasy. Oraz noszenie maseczek ochronnych zakrywających. Na granicy Morza Śródziemnego i Afryki wszystko wraca do normy, a za oknami jakże znajome widoki. Turkus raf koralowych na granicy błękitu Morza Czerwonego i beżu pustynnych piasków. Wracają wspomnienia. Po 4 godzinach lądujemy w Hurgadzie. To techniczna przerwa na zatankowanie i zmianę załogi. Może jeszcze kiedyś uda nam się odwiedzić ponownie Egipt i pozostać tu dłużej? Po godzinnej przerwie startujemy, spoglądając na nieprzebrane pustynne piaski i otoczony zielenią upraw Nil. Obieramy kierunek na południe. Przed nami kolejnych 5 godzin lotu. Lecąc nad poszarpanymi brzegami sztucznego jeziora Nasera, zbliżamy się do Sudanu. Krajobrazy Sudanu to prawdziwa monotonia wszechobecnego piasku. Wykorzystujemy więc czas na zgłębienie atrakcji Zanzibaru. Przelatując nad Etiopią, nabieramy wysokości ponad 16 tysięcy metrów, by ominąć gigantyczny front burzowy.
Olbrzymie kumulusy sięgające kilkunastu tysięcy metrów wysokości wyglądają pięknie, jednak to złowieszczy obrazek dla lotników. Powoli wracamy na poprzedni pułap, z którego możemy podziwiać krajobrazy Etiopii i Kenii. Gdzieś tutaj przekraczamy równik i nie mogło obejść się bez turbulencji. A wszystko związane jest z prądami powietrznymi, które ocierają się o siebie pędząc w przeciwnych kierunkach. Ponownie zmieniamy kierunek lotu, by ominąć burzowe chmury. Niestety wpadamy w objęcia jednej z nich, która uparcie wstrząsa samolotem. A to najlepszy sposób, by przetrwać turbulencje. Zbliżamy się do naszego celu. Zanzibar, zwany Unguja, to autonomiczna część Tanzanii, leżąca na Oceanie Indyjskim, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Afryki. Wchodzi w skład większego archipelagu zanzibarskiego, do którego należy leżąca nieco na północ wyspa Pemba, na południe Mafia oraz kilka mniejszych wysepek. Zanzibar jest największą wyspą Tanzanii. Ma ponad 1600 km2 powierzchni i zamieszkuje go około 630 tysięcy mieszkańców. Po zmroku szczęśliwie lądujemy na lotnisku Abeid Amani Karume International Airport na Zanzibarze. Wychodząc z samolotu wpadamy w objęcia wilgotnego, upalnego klimatu. Dłonie stają się lepkie, a w powietrzu wyczuwa się kropelki wody. Jest duszno i parno. Po chwili kolejne formalności. Jeszcze opłata $50 za wizę i jesteśmy na Zanzibarze. Wymieniamy dolary na tanzańskie szylingi. W powszechnym obiegu są też dolary amerykańskie. Lepiej jednak posługiwać się miejscową walutą. Sklepikarze i restauratorzy mają bowiem zwyczaj zaokrąglać ceny. Oczywiście na swoją korzyść. W ciemnościach ruszamy busem w stronę hotelu. I nie trzeba było wiele czasu, by zobaczyć prawdziwe oblicze Zanzibaru. Drogowy chaos w mieście, oczywiście w odczuciu Europejczyka, to tylko przedsmak szaleństwa, które na nas czekało. Brak świateł, oznakowań na drodze, niczym duchy wyłaniające się sylwetki ludzi, o które ocierają się samochody i wszechogarniająca ciemność. Po godzinie tego szaleństwa zatrzymujemy się przed strzeżoną bramą Uroa Bay Beach Resort. Niezbędne formalności, opaska gościa hotelowego na rękę i idziemy w stronę naszego pokoju. A to już nasz pokój w afrykańsko-europejskim stylu. Łóżko z moskitierą, klimatyzacja, wentylator, fajny taras i czysta łazienka. Tylko jak oglądać ten telewizor? A tak wygląda nasz hotel w nocy. Zapowiada się uroczo. Piękne baseny, dachy kryte liśćmi palmowymi, bliskość morza. Czego oczekiwać więcej? Rano nie mogło być inaczej. Przed śniadaniem idziemy zobaczyć nasze miejsce letniego wypoczynku w zimie. A może spojrzymy na niego z góry? I nie zawiedliśmy się. Wygląda dosłownie jak z katalogu, bez retuszu. Tego oczekiwaliśmy i to dostaliśmy. I pomyśleć, że to jedna z najtańszych ofert.
Nie jest to turystyczny moloch rodem z tureckiej Riviery, ale kameralny obiekt z dwoma basenami, jacuzzi, barem na plaży i małym sklepikiem oraz strefą spa i gabinetem lekarskim. Wydaje się, że wszystko zostało tu idealnie wyważone. Plaża zdecydowanie zyskuje przy bliższym spotkaniu. Śniadanie w stylowej restauracji zdominowały ptaki sprytnie korzystające z nieuwagi turystów. Kruasanty, naleśniki czy owoce błyskawicznie trafiały do długich dziobów. Obsługa bezradnie walczyła ze skrzydlatymi złodziejami, a turyści ze zdziwieniem spoglądają na swoje talerze. Dzisiejszy dzień przeznaczymy na odpoczynek i rozeznanie możliwości samodzielnego podróżowania po wyspie. Okazja nadarza się już na plaży. Mieszkańcy doskonale wiedzą, kiedy przyjeżdżają nowe grupy turystów i nie omieszkają przypominać o swoich ofertach. Już wiemy, jakiej nacji przyjeżdża na Zanzibar najwięcej. Ta reklama mówi wszystko. Kolega. Muszle. O, muszle są. Muszle, zobaczę. Jest i wartość dodana ciepłego oceanu, meduza. I miejmy nadzieję, że nie dojdzie do bliższego spotkania. A teraz cudowny basen wśród strzelistych palm. Z doświadczenia wiemy, że biura podróży mocno śrubują ceny. I tak się stało tym razem. Korzystamy więc z wcześniej zdobytych kontaktów i umawiamy się poza resortem z sympatycznym Zanzibarczykiem o imieniu Abu, który nie dosyć, że dobrze mówi po polsku, to proponuje rozsądne ceny za jutrzejszą wycieczkę. Po negocjacjach cena jeszcze spadła. Warunek – duża grupa. I tak się stało. Bez problemów znaleźliśmy 18 osób. Syn z Kaczyński, no jestem prawdziwa czarny Polak na Zanzibarze. Czarna na Zanzibarze. Tangawizy to imbir w twoim języku, ale nasz język to imbir to tangawizy. O 18 już do hotelu. Też jeepy i tam wszystko? Wszystko, all inclusive. Rozumiesz? Jaki to parku, my szukamy dziki zwierzę. Jak to powiedział Abu? Jesteśmy na raj na ziemi, Zanzibar. Raj na ziemi, to jest. A tak wygląda Zanzibar poza murami zadbanych resortów. Wystarczy przejść kilkaset metrów wzdłuż plaży, a zobaczymy, jakże odmienny świat. Zanzibarczycy żyją bardzo skromnie. Nawet tutaj, w bliskości turystów, którzy znacząco reperują budżety mieszkańców wyspy. Mieszkają zazwyczaj w prymitywnych szopach z drewna albo z blachy. Bogatsi budują domki z koralowców, który jest niezwykle kruchym i nietrwałym kruszcem. Widuje się również domy z cegieł, ale to już luksusowa wersja, na którą stać niewielu Zanzibarczyków. Mało rodzin ma dostęp do bieżącej wody, zwykle pozyskują ją ze studni. Paliwo i prąd też są towarami deficytowymi. Pomimo tego życie na Zanzibarze płynie spokojnie i zdecydowanie bezstresowo w porównaniu do rzeczywistości europejskiej. Wszystko na Zanzibarze funkcjonuje w trybie pole-pole, czyli powoli. I hakuna matata, czyli nie ma problemu, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Te cztery słowa właściwie wystarczają do komunikacji i odnalezienia się w każdej sytuacji. I właściwie im szybciej wejdzie się w ten tryb, tym lepiej. Przecież o to chodzi na wakacje. Może jeszcze dwa słowa będą miłym akcentem naszej wizyty na Zanzibarze. Jambo,
które usłyszymy niemal od każdego napotkanego mieszkańca wyspy. To tradycyjne cześć na powitanie i karibu, które nie ma nic wspólnego z reniferem z zimnej tundry. Karibu znaczy tyle, co zapraszam, proszę, wejdź. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś pani potrzebuje przekazać? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, dlaczego on mi dał ten telefon. Nie wiem, czemu. Hey, this one. Yes, you see. Ponad 90% mieszkańców wyspy wyznaje islam. Co prawda jest on przefiltrowany przez afrykański luz, więc wszystko wygląda nieco inaczej. Pozostaje jednak mocno przestrzegany podział obowiązków pomiędzy kobietą a mężczyzną. Na barkach kobiety leży utrzymanie domu. Kobiety dbają o dzieci, gotują, sprzątają, uprawiają ryż, przyprawy czy algi. Dzieci często pomagają kobietom w tych pracach. Dla mężczyzny taka praca to ujma. Mężczyźni zazwyczaj zajmują się łowieniem ryb czy handlem. Zanzibarczycy zawsze znajdą czas. Na rozmowę przy szklaneczce herbaty z trawą cytrynową, ulubiony sport, czyli piłkę nożną, czy wielogodzinne poszukiwanie uciekającego czasu. Wszak zanzibarskie przysłowie mówi: wy macie zegarki, my czas. Już w pierwszy dzień zazdrościmy mieszkańcom swoistego luzu, pomimo wielu życiowych trudów. Ale jak mówią, im mniej masz, tym mniej potrzebujesz. Pamiętajmy, że na Zanzibarze pomimo ubóstwa nikt nie głoduje, nie marznie i nikt nikogo nie morduje. Tylko te śmieci. Zdajemy sobie sprawę, że ekologia to nie priorytet w krajach ubogich i rozwijających się. A to przykład, że nie wszystko jest pole-pole. Kilka uśmiechów, trochę przekonywania i $10 ląduje w kieszeni Zanzibarki. Czy warto było? Zdecydowanie tak. Masaż był wyjątkowy, a $10 to przyzwoite wynagrodzenie, zważywszy, że nauczyciel zarabia tutaj około $180. Wieczorem wracamy do turystycznej enklawy, przez którą znaczna część turystów spostrzega Zanzibar. Po kolacji afrykańskie rytmy w wykonaniu zespołu Ngoma Ngoma. Ngoma w dosłownym tłumaczeniu oznacza bęben i jest terminem obejmującym wszystkie lokalne, tradycyjne afrykańskie formy tańca, bębnienia i śpiewu. W całej Tanzanii istnieją dosłownie setki różnych stylów ngoma, a różnice często są tak niewielkie, że niewprawne oko i uszy ledwo zauważają różnice. Wiele z nich pochodzi z Zanzibaru i Pemby. Co ciekawe, często śpiew jest improwizowanym dialogiem z akompaniamentem bębnów. Jak się okazuje, zdarzają się również zapożyczenia z innych kultur, czego jesteśmy świadkami. A to wersja dla turystów. Ile w niej afrykańskiej tradycji? Chyba niewiele.
Ania i Jacek, nasi sąsiedzi, których poznaliśmy już pierwszego dnia. Na koniec nie mogło zabraknąć wspólnej zabawy i dreszczyku emocji. Rano postanawiamy wykąpać się w morzu, a tu niespodzianka, a może prawidłowość o tej porze roku. Pada deszcz. Tak czy tak zanurzamy się w gorących wodach Oceanu Indyjskiego. Spływania niewiele wyszło. Kilkaset metrów od brzegu woda jest nadal płytka. Mamy jednak okazję podziwiać barwną tęczę, rysującą się nad plażą i palmami skrywającymi nasz hotel. Po śniadaniu ruszamy poznawać atrakcje wyspy. Pałeczkę pierwszeństwa przejmuje Abu, którego marzeniem jest wyjazd do Polski. I mam wrażenie, że po roku nauki języka polskiego ma zdecydowanie większy zasób słów niż niejeden rodak, którego słychać w hotelu. Ale moja ulubione, albo moja marzenia, naprawdę, moja marzenia. Jak chcę zrobić zdjęcie środku na Pałac Kultury w Warszawie, to moim sercem i będę. Jeszcze nie wiem, ile bilet kosztować, ale ja będę targować, bo jestem czarny, nie ma problemu. Patrząc za okno, to doskonały moment, by powiedzieć kilka słów o pogodzie na Zanzibarze. Wyspa Zanzibar leży w strefie podrównikowej, charakteryzującej się klimatem gorącym i bardzo wilgotnym. Na Zanzibarze można wyróżnić dwie pory suche oraz dwie pory deszczowe. Długa pora sucha występuje od czerwca do października. To dobra pora na wyjazd dla osób nie przepadających za upałami. Krótka pora sucha przypada na styczeń i luty. Jest to okres upalny. Temperatury powietrza w ciągu dnia osiągają nawet 35 stopni Celsjusza. Długa pora deszczowa występuje od marca do końca maja. W tym czasie na wyspie występują długotrwałe, obfite opady deszczu, trwające nieprzerwanie nawet kilka dni. Krótka pora deszczowa trwa od połowy listopada do końca grudnia. Występujące w tym okresie deszcze nie powinny być zbyt uciążliwe. Zazwyczaj są to krótkie, ale intensywne ulewy, czego jesteśmy świadkami. Jesteśmy w Tangawizi Spice Farm w Kiangadole. To jedna z farm demonstracyjnych założona w 2008 roku. Deszcz nie ustępuje, ale humory dopisują. Dla mężczyzna, dobra na zobaczcie, jak sadzi, jak zbiera i go zagestować w imię. Syrio mocnie. Apogeum monsunu próbujemy przetrwać pod wiatą. Zanzibar to dom przypraw i prawdziwa korzenna wyspa. To właśnie tutaj możemy dowiedzieć się, że czarny, biały i zielony pieprz to nasiona tej samej rośliny. Goździki pomagają w leczeniu bólu zęba, a imbir to afrodyzjak. Przyprawy to główny towar eksportowy wyspy i podstawa tutejszej kuchni. Podobno powietrze przesycone aromatem goździków i cynamonu skusiło do przybicia do wybrzeży Zanzibaru portugalskich żeglarzy, którzy w XVI wieku założyli tu swoje bazy. Stąd jego druga nazwa – Korzenna Wyspa. Plantacje zakładali tu już starożytni Persowie, a królewska rodzina miała swoje letnie rezydencje. Potem przyprawowy biznes rozwinęli sułtanowie Omanu. Dzisiaj na turystów czekają plantacje przypraw, gdzie na względnie niewielkiej powierzchni mamy mnogość egzotycznych roślin. Nad nami skąpana w deszczu karambola. Owoc po przekrojeniu przypomina kształtem gwiazdkę. Bananowce i dorodne kiście bananów. Jak widać, dla naszych przewodników taki deszcz to norma, a dla turystów przygotowano parasole.
Zielona pomarańcza i wyrastające prosto z pnia owoce papai, nazywanej czasami drzewem melonowym. We wnętrzu owocu znajduje się bardzo słodki i soczysty miąższ oraz szaro-czarne jadalne pestki. A to niepozorne drzewo to goździkowiec korzenny, z którego upraw słynie Zanzibar. Z tej wyspy pochodzi 80% światowej produkcji. Można być niemal pewnym, kiedy na naszych stołach pokażą się goździki, że pochodzą właśnie z Zanzibaru. Egzotyczna odmiana jabłka, White Water Apple. Mamy cztery kolory, mamy zielone, mamy żółte, czerwone. Kiść pieprzu oraz kawy. I kwiat kawowca. Męczennica jadalna, czyli marakuja albo pasiflora. Owoce mają nieco kwaskowaty smak i galaretowatą konsystencję. A to największe owoce świata. Jackfruit jest owocem rosnącym na drzewie bochenkowym, czyli popularny chlebowiec. Owoc osiąga 90 cm długości i 30 kg wagi. Zawsze mamy mieszane uczucia co do rozdawania dzieciakom z biednych państw drobnych upominków. Ale jak postąpić, kiedy nawet przewodnicy proszą nas o zabranie szczególnie przyborów szkolnych ze sobą? Z jednej strony widzimy potrzebę takich prezentów, bo prawdopodobnie niewiele dzieciaków miało w ręku kolorową kredkę czy białą kartkę. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że dzieciaki zostały nauczone, że coś dostaną, więc są bardzo konsekwentne i wytrwałe w swoich prośbach. Szybko uczą się, że można coś zdobyć żebrząc, co w konsekwencji może doprowadzić do patologii, gdzie żebranie, a nie praca, staje się sposobem na życie. Niestety i tym razem sytuacja przerosła nie tylko nas, ale i naszych przewodników. Wróćmy jednak do roślin. Przed nami piękne włochate owoce achiote. Z jego nasion wyrabia się czerwony barwnik, którym przewodnicy malują sobie usta, zachęcając, by inni poszli w ich ślady. Zabarwieniem erotycznym? Tak wyglądają korzenie aromatycznego imbiru. Dobra, mamy drzewo. Pod drzewo mamy roślina, jak widać. Tuż obok trawa cytrynowa. Na woda, gorąco woda. Robimy zielone herbatę. Cytrynowa. Cytrynowa. Spróbujcie dzisiaj. Bardzo zdrowia, bo w środku ma co... Ogród przypraw to otwarty teren. To wydzielona przestrzeń, na której od lat gromadzi się egzotyczne rośliny i gdzie żyją mieszkańcy wyspy. Czasami w telewizji oglądamy takie obrazki, ale przez pryzmat szklanego ekranu wydają nam się nierzeczywiste. Kiedy zobaczymy je w realu, nabieramy pokory. Bo czy oglądając takie obrazki, naprawdę ma znaczenie chwilowy brak Facebooka? Wróćmy jednak do naszych roślin.
Długo z przewodnikiem nie mogliśmy się porozumieć w temacie tego drzewa. Byliśmy blisko, wszem i wobec ogłaszając, że to cynamonowiec. Ale dlaczego uparcie szukamy korzeni, które wydzielały znany, ale trudny od razu do określenia zapach? Zbieramy około. Mhm. Około, a potem słyszymy na słońca, będzie samo coś, coś takiego. Skręca. Dopiero zaglądając w internet udało nam się rozwiązać zagadkę. To cynamonowiec kamforowy albo drzewo kamforowe, z którego pozyskuje się zarówno cynamon, choć nie jest tak aromatyczny, jak z cynamonowca wonnego oraz kamforę, od wieków stosowaną do odstraszania moli. Te okrągłe owoce to gałka muszkatołowa. Piwo, mareszka, żeby usunąć nieśmiałości. Wanilia to pnącze należące do storczykowatych. Zaraz po szafranie to najdroższa przyprawa świata. Co wpływa na jej wysoką cenę? Między innymi skomplikowany proces zapylania, a później preparowania lasek wanilii. Jest to roślina wymagająca i szlachetna. Nawet tutaj jest ogrodzona. Kardamon, roślina zaliczana do imbirowatych, tworzy podłużne bulwiaste kłącza. Ma intensywny, korzenny aromat. Puchowiec wspaniały. Nazwa nieco myląca, kiedy spojrzy się na pień. Kiedy weźmiemy do ręki owoc, wszystko się wyjaśnia. Niewiele nam mówi nazwa tej rośliny. Lawsonia bezbronna, roślina znana od czasów starożytnych. Sproszkowaną lawsonię miesza się z wodą i kwaskiem cytrynowym. Powstaje barwiąca papka zwana henną. Tak rosną ananasy, a tak migdały. Jakże miła przerwa dla kobiet. Ten owoc przez ostatnie lata robi niezwykłą karierę. Znajduje zastosowanie w wielu preparatach leczniczych, aczkolwiek najbardziej znany jest jako lek na raka, który ponoć zwalcza 12 postaci nowotworów i działa 10 tysięcy razy mocniej niż chemioterapia. Mowa o gravioli. Smukłe drzewo Liang Liang, którego olejek eteryczny jest składnikiem słynnych perfum Chanel numer 5. Ładnie, robi o perfumy. A to drzewo króla owoców, jak mówią o nim mieszkańcy Dalekiego Wschodu. Kolczaste owoce wypełnione są jadalnym, kremowym miąższem, będącym dla Azjatów prawdziwym, wykwintnym przysmakiem. Jego smak porównywalny jest do sera śmietankowego, orzechów, migdałów i smażonej cebuli oraz czosnku. Niestety o tej porze roku drzewo duriana, bo o nim mowa, nie ma jeszcze owoców. Na koniec spaceru show na wysokości. Halo! Ula, ula! Jambo! Jambo! Hakuna matata! Oj! Co będzie padać? Kokos, jak zwykle pyszny. Ale
I te błazeńsko fajne ozdoby na głowę. Jak się okazało, Tangawizi Spice Farm to nie tylko poznawanie i oglądanie. To również smakowe doznania, które znakomicie dopełniły naszą wizytę. Mamy sam herbata tutaj, zależy jak herbata chcesz. No, mamy tyle herbata, wanilia, cytrynowa trawa, mamy wszystko. $10, ale tutaj prosto żółte, $1-$2. Cena jak w Biedronce, ale też będzie rabat, ale do góry to całe $3. Zapraszamy, mamy masala, można powołać i potem czas na obiad. No. Będąc na plantacji, trzeba zajrzeć na niewielkie stoisko, gdzie sprzedawane są przyprawy. Prawdopodobnie taniej kupimy je w innych wielu miejscach, choć przewodnicy mówią, że poza farmą będą gorszej jakości. Jaka jest prawda? Kuchnia zanzibarska to prawdziwy róg obfitości. Wystarczy się rozejrzeć, by dostrzec tropikalną obfitość owoców, warzyw, przypraw, ryb, skorupiaków, kolorów, zapachów i słońca. Dzięki swemu położeniu geograficznemu Zanzibar od wieków przyciągał podróżników i kupców. Ludy Bantu, Arabowie, Persowie, Azjaci, Hindusi, Portugalczycy, Anglicy, wszyscy oni zapisali się w dziejach Zanzibaru. Każdy dołożył też coś od siebie do kulinarnej mozaiki. Lokalna kuchnia, podobnie jak ludność Suahili, jest arabsko-hinduską, afrykańską mieszanką. Pachnie kardamonem, goździkami, gałką muszkatołową i cynamonem. Bywa pikantna od czarnego pieprzu lub ostra od chili, a w wielu potrawach, opartych na darach oceanu i warzywach, czuć subtelną nutę mleka kokosowego. I nawet w takich warunkach bywa wyśmienita. Działa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Spoglądając zza szyb busa na życie toczące się wzdłuż drogi, dojeżdżamy do Zanzibar Town. To stolica autonomii, a zarazem jej największy port. Rozglądając się wokół, trudno uwierzyć, że to również trzecie największe miasto w Tanzanii. Zatrzymujemy się w sąsiedztwie portu, skąd motorowymi łódkami wyruszymy na Prizond Island. O, jak przyjemnie! Prizond Island, czyli Wyspa Więźniów, zwana też Wyspą Żółwi, oddalona jest od miasta Zanzibar o 6 km. Na wyspie spotkamy żółwie olbrzymie, ale również poznamy jej historię, która związana jest z handlem niewolnikami. Prawdziwa nazwa wyspy to Changu. Jest niewielka, ma około 800 metrów długości i 230 metrów szerokości, ale dla turysty odwiedzającego Zanzibar jest obowiązkowym punktem programu. Do 1860 roku wyspa była niezamieszkała. Wtedy sułtan przekazał ją dwóm Arabom, a ci postanowili wybudować tam więzienie dla niepokornych niewolników. Wątek, który sprytnie omija nasz przewodnik. Zresztą o niewolnictwie niechętnie się tutaj mówi. Ponieważ 14 stulecie, nie kogoś było środku, czyli było tylko las, pawie, węża, no coś takiego, nie było więziela, nie było basenie, nie było żółwie. Chcieli go pobudować. 6 lat w ogóle nie było więzienowe środki. Byli jak nie mówiłem, bo nie ma. Zanzibar był bezpiecznie kraju, nie było złodziej, nie było piraty. Czyli po chorę sułtan mówił, używamy tamta wyspa jako wyspa na kwarantanna dla ludzi, którzy mają febra chore. W 1893 roku wyspę wykupił przedstawiciel brytyjskich władz protektoratu.
postanowił wybudować więzienie dla recydywistów. Pomimo, że budowę ukończono, żaden więzień nigdy tam nie przebywał, ponieważ wyspę przekształcono w ośrodek kwarantanny dla osób podejrzanych o bycie nosicielami chorób zakaźnych, głównie żółtej febry. Jednak nie tragiczna i hańbiąca przeszłość wyspy jest magnesem przyciągającym tu turystów, a olbrzymie żółwie. Za $4 wchodzimy na teren niewielkiego parku i z zaskoczeniem patrzymy przed siebie. Kilkanaście, a może kilkadziesiąt żółwi korzysta z błotnych sadzawek lub spokojnie przechadza się pomiędzy turystami, którzy zaopatrzeni w liście kapusty próbują nakarmić wiekowe olbrzymy. Od razu nasuwa się pytanie, skąd tutaj żółwie, które nie występują na wyspie w naturalnych warunkach? W 1919 roku władze Zanzibaru otrzymały od gubernatora Seszeli 4 żółwie olbrzymie. Początkowo nie wiedziano, co z nimi zrobić, więc ze Stone Town szybko przeniesiono je na Prison Island. Można by pomyśleć, że trafiły do więzienia, ale było zupełnie inaczej. Na wyspie znalazły fantastyczne miejsce do zamieszkania i rozrodu. W 1955 roku było już ich ponad 200 sztuk. Niestety podczas rewolucji na Zanzibarze część z nich została wyłapana i sprzedana za granicę. W 1996 roku rząd Zanzibaru i kilka organizacji pozarządowych postanowili zająć się tematem, czego skutkiem było powstanie tego rezerwatu. Idziemy zobaczyć na statku. Trzeba przyznać, że żółwiom zapewniono bardzo godziwe warunki życia. Starszym osobnikom nic nie zagraża, można chodzić koło nich, głaskać i karmić. Warto jednak zachować ostrożność. Gady te nie należą do zwinnych stworzeń, ale mocy w szczękach nie należy lekceważyć. A to najstarsza żółwica, której skorupę wiele lat temu uszkodził spadający konar. Żółwica ma, uwaga, 190 lat. Kiedy turyści już nacieszą się bezpośrednim kontaktem z żółwiami, idą na maleńką plażę znajdującą się na wyspie. Trzeba mieć jednak trochę szczęścia, bo podczas przypływu plaża znika. Wracamy do miasta. Wysiadając w porcie, niemal od razu znajdujemy się w Stone Town, kamiennym mieście, starej części miasta Zanzibar. Historia Zanzibaru i samego Stone Town jest bardzo burzliwa i bardzo smutna, bo naznaczona handlem niewolnikami, który trwał przez długie lata. Zanzibar przez wieki przechodził z rąk do rąk, ciągle był podbijany i kolonizowany. Każda nacja pozostawiała jednak coś po sobie. A tą różnorodność możemy zobaczyć do dnia dzisiejszego, również w architekturze. Niestety, ten koszmarek z blachy falistej to niegdysiejszy Dom Cudów, który runął w grudniu 2020 roku. Historyczny budynek, symbol kamiennego miasta, symbol Zanzibaru.
to przykład, jak szybko postępuje degradacja kamiennego miasta. Czy będzie odbudowany? Nie wiadomo. Dom cudów to dawny pałac sułtana Barkasa ibn Saida, syna pierwszego sułtana panującego na Zanzibarze. Nazwano go tak, gdyż górował nad wybrzeżem. To w nim po raz pierwszy zainstalowano oświetlenie elektryczne, które nienaturalnie rozświetlało mrok czarnej Afryki. Jakby tego było mało, doprowadzono do niego bieżącą wodę i zamontowano pierwszą windę w całej Afryce Wschodniej. Mijając nadbrzeżny targ, przez jedną z kamiennych bram wchodzimy do starego fortu, zwanego również fortem arabskim lub w języku suahili Ngome Kongwe. Można powiedzieć, że to są właśnie pozostałości prawdziwego kamiennego miasta. Fort został zbudowany po zwycięstwie nad Portugalczykami w XVII wieku. Wówczas władza nad miastem przeszła w ręce sułtana z Omanu. Fort miał chronić wyspę przed atakami kolejnych najeźdźców, zarówno z Europy, jak i konkurencyjnych sułtanów, którzy właśnie podbili Mombasę w Kenii. W XIX wieku miejsce to było wykorzystywane jako więzienie, w którym także wykonywano karę śmierci. W latach 90. główny dziedziniec został przekształcony w amfiteatr. Czasami można tu trafić na próbę tancerzy. Podobno historia tej budowli jest o wiele dłuższa. Przed warownią miał tu stać kościół portugalski. W mury fortu zostały podobno wbudowane pozostałości starej świątyni. Jakiś czas temu fort został odnowiony, choć obecne wejście na jedną z wież jest zamknięte. Można jednak zobaczyć górną część murów obronnych oraz wieżę po zachodniej stronie. Stone Town wcale nie zostało zbudowane z kamienia, a z kruchego koralowca, który imitował kamień. Nie zmienia to faktu, że warto się tu od tak pokręcić i zagłębić w labirynt uliczek rysujących się na tle obdrapanych fasad domów. A teraz prawdziwa gratka dla miłośników rocka. Dla nich sprawa jest prosta. Na Zanzibarze urodził się ich idol, genialny piosenkarz, autor tekstów, wokalista grupy Queen, Freddie Mercury. Niestety na Zanzibarze jego obraz nie jest tak jednoznaczny. Faktem jest, że 5 września 1946 roku, jako Farkoch Bulsara, przyszedł tu na świat. Jednak nie w domu, w którym obecnie znajduje się Freddie Mercury House, muzeum artysty, jak mówią przewodnicy, a w miejscowym szpitalu. Poza tym w mieście znajduje się kilka budynków pretendujących do miejsca urodzenia artysty. Jego rodzice przybyli na Zanzibar z Indii. Kilkakrotnie zmieniali miejsce zamieszkania. Wtedy nikt nie śledził ich losów. Dodatkowo nie zostali na wyspie zbyt długo. Kiedy Freddie miał 8 lat, został wysłany do Indii, gdzie uczył się m.in. gry na pianinie. W 1963 roku wrócił na Zanzibar, ale z uwagi na zamieszki przeniósł się z rodziną do Anglii. Jeszcze 20 lat temu, kiedy turyści sporadycznie docierali na wyspę, muzyka pop i rock and roll nie były tu znane. Nawet dzisiaj, gdy spytamy rdzennych mieszkańców żyjących poza wybrzeżem o Freddiego Mercurego, możemy być zaskoczeni odpowiedzią, że postać ta jest im nieznana albo nie cieszy się uznaniem. Pamiętajmy, że zdecydowana większość mieszkańców Zanzibaru to tradycyjni muzułmanie, którzy nie akceptowali jego orientacji seksualnej. Oczywiście w barach rozbrzmiewa muzyka Queen. Na straganach kupimy pamiątki z jego wizerunkiem. Jednak artysta, pomimo rosnącego zainteresowania, pozostaje tutaj towarem turystycznym, który doskonale się sprzedaje. A my nie wyobrażamy sobie Zanzibaru bez muzyki Freddiego, choć nie ma ona nic wspólnego z tradycją Zanzibaru. Idziemy dalej, przeciskając się wąskimi uliczkami. Mijamy katedrę Świętego Józefa i sąsiadujący z nią meczet.
No dobrze, lecimy! A to Jawakorn, centralna część kamiennego miasta i główne miejsce spotkań Zanzibarczyków. W tym miejscu spotykają się mężczyźni, by zagrać w domino, wypić kawę, podyskutować nie tylko o polityce, ale też o życiu czy sporcie. Szczególną uwagę zwracają piękne rzeźbione drzwi z wystającymi kolcami. To one były zawsze najważniejszym elementem domu, a jednocześnie symbolem bogactwa i wizytówką właściciela. Owe kolce miały służyć jako zabezpieczenie przed włamaniem, które zwykle odbywało się na wytresowanym słoniu, forsującym swoim cielskiem wielką bramę. Pomysł na drzwi z kolcami przywędrował na Zanzibar z Indii. Najstarsze rzeźbione drzwi pochodzą z 1694 roku. Już z daleka możemy wyczuć nasz kolejny cel. Darajani Market to główny bazar Stone Town, znany również jako Estella Market, od imienia hrabiny Estelli, siostry premiera Zanzibaru. Można tu kupić niemal wszystko, od owoców, warzyw, przypraw, po zboża i elektronikę. Jednak to, co najbardziej ekscytuje turystów, to miejsce, gdzie sprzedaje się mięso i ryby. Do tych obrazków dodajmy jeszcze intensywny zapach, który trudno wytrzymać, a obraz będzie kompletny. To również chyba jedyne miejsce na Zanzibarze, gdzie turyści zakładają maseczki. Szkoda, że zabrakło nam czasu, by odwiedzić wszystkie warte zobaczenia miejsca tego miasta, którego stare miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po zmroku wracamy do hotelu, gdzie czekają na nas kolejne występy. Co tym razem? Cyrk w wersji afrykańskiej. I musimy tu podarować wykonawcom głęboki ukłon. Sprawność, kondycja i tempo, w jakim wszystko się działo, było imponujące. Do tego warunki, beton i mizerny dywan, w których zachodni artysta nie wyszedłby nawet na scenę. A tu niemal perfekcyjne szaleństwo igrające z bezpieczeństwem. W międzyczasie korespondujemy z Usim, który organizuje wycieczki po wyspie. Ten kontakt mamy od Kasi i Roberta, którzy rok temu korzystali z jego usług. Wstępny plan wyjazdu mamy. Co na to Usi? Po kilku SMS-ach mamy cenę. $50 od osoby. Tym razem będzie to jednak dwuosobowa wycieczka. Późno w nocy wspólnie z Anią i Jackiem snujemy wspomnienia i plany na przyszłość. Nie tracąc czasu, punktualnie o godzinie 9 spotykamy się przed hotelem z Usim. Yesterday, baby, for yesterday. Yeah. Accent, you know, you went there. Yeah? You went there, national...
pół godziny później, mijając olbrzymie tereny przygotowane przez Chińczyków pod uprawę ryżu, przy drodze prowadzącej do Padze, zatrzymujemy się w Jozani Hua Kabai National Park. Niestety pogoda powtarza scenariusz dnia poprzedniego. Rzęsiście pada deszcz. Jak się okazuje, nie jest to nic nadzwyczajnego, o czym świadczą parasole na parkowym wyposażeniu. Park położony na południe od Zatoki Chwaka chroni rodzimy las wyspy. Ze względu na niskie położenie obszar ten jest podatny na powodzie, co tworzy bujne, przypominające bagna środowisko pełne kochających wilgoci drzew i paproci. Park jest również domem dla zanzibarskiej populacji Red Colobus, Geres rudych, a także innych gatunków jak Bush Babies, Duikerów i ponad 40 gatunków ptaków. Idąc ścieżkami, które zamieniły się w rwące strumienie, wsłuchujemy się w głos przewodnika objaśniający właściwości poszczególnych roślin. Terminalia catapa, Indian almond. Nuts, you eat them and the bath is good. If someone finished to bath, you give this, clean the stomach and also I can say like if you bow with the black pepper, good. Przemoknięci wracamy do budynku parku. Niestety musimy się pogodzić z informacją, że prawdopodobnie nie zobaczymy przy takiej pogodzie małp. W czasie deszczu chowają się w gęstwinie drzew. Pomimo tego nasz przewodnik podejmuje próbę ich znalezienia. Przedzierając się przez niewysokie zarośla, dostrzegamy kilka geres. Trudno jednak przyjrzeć im się bliżej. Na szczęście kolejny punkt zwiedzania parku nas zachwycił. Drewnianymi pomostami wchodzimy w świat namorzynów. Namorzyny, czyli rośliny, które przystosowały się do specyficznych warunków środowiska, jak wysoka wilgotność, silne zasolenie, a przede wszystkim okresowe zalewanie wodą. Jest to środowisko bardzo bujne i produktywne, co zawdzięcza żyzności podłoża. Nie wszędzie są jednak tak efektowne. Wszystko zależy od wysokości pływów morskich. A tutaj są wyjątkowo pokaźne. Pas namorzynów pełni jeszcze inną ważną rolę. Jest filtrem zatrzymującym większość zanieczyszczeń spływających z lądu, chroniąc wody przybrzeżnych raf koralowych przed zabójczą dla koralowców eutrofizacją, czyli zmianą barwy, zapachu czy czynnika pH. Nawet nie patrząc na dobroczynne ich działanie, wyglądają niczym olbrzymie pająki uparcie trzymające się grząskiego podłoża, w którym tętni życie. The crustaceous, like a crab, prawns, helmet crab, shrimps and others. More than 2,500 species of crustaceous live in the mangrove.
Pogoda zaczyna być łaskawsza, choć nadal przedzieramy się przez chwilowe ulewy. Spoglądając na monotonny krajobraz usiany krzewami, dojeżdżamy do kolejnej atrakcji. Skręt w boczną drogę i gratisowy afrykański masaż. Tak komentują wyboistą drogę miejscowi przewodnicy. Wygląda na to, że niewielu turystów tutaj dociera. I faktycznie tak jest. Skromna infrastruktura zapewniła nam jednak minimum potrzeb. W strojach kąpielowych idziemy na skraj zapadliska. Jesteśmy przed Kuza Caves. To niezwykły cud natury. Z zachwytem spoglądamy w głąb zapadliska. Gdy oko się przyzwyczai, dostrzeżemy barwne stalaktyty i stalagmity, czeluść jaskini i błękitne wody podziemnej rzeki. Woda jest tak przejrzysta, że czasami trudno odróżnić, gdzie kończy się woda, a zaczyna ściana jaskini. Jak informuje nas przewodnik, połowa dochodów finansuje programy edukacyjne w wiosce. To dobry pomysł. Ostrożnie schodzimy w dół. Jaskinia Kuza to formacja geologiczna o długiej, fascynującej historii. Obszar Dżambiani był i nadal charakteryzuje się niezliczonymi podziemnymi rzekami, które wiją się pod stosunkowo płaskim krajobrazem. Przez miliony lat erozja osłabiła górne warstwy skał, w wyniku czego narodziła się jaskinia Kuza. Nowy dostęp do podziemnej rzeki stworzył miejsce pozyskiwania świeżej wody, które przyciągało zarówno zwierzęta, jak i ludzi, o czym świadczą znalezione tu kości. Jaskinia od dawna jest również świętą przestrzenią dla miejscowej ludności. Od tysięcy lat podróżują tu wierni, aby odprawiać ceremonie i modlić się. Jak ja lubię wodę, tylko nie zimno. O, kryoterapia. Tak. Jaskinia Kuza Cave. Jesteśmy tu praktycznie sami. Cała jaskinia dla nas. Słodka woda, zimna, słodka, ale pięknie. Pływając w krystalicznie czystych wodach, można zauważyć pęknięcia w dnie, tworzące niezbadaną do dnia dzisiejszego czeluść. Dreszczyk emocji podnoszą nam również dziwne białe stworzonka wodne, które boleśnie szczypały nas w skórę. Brrr. Zawiłymi dróżkami dojeżdżamy do Seaweed Center w miejscowości Padje. To lokalna firma zajmująca się uprawą alg i produkcją kosmetyków. Odwiedzamy to miejsce, by dowiedzieć się więcej na temat zielonego złota Zanzibaru lub daru oceanu, jak tutaj mówi się, na uprawiane wodorosty. Spotkało nas jednak rozczarowanie. Poza sklepikiem, w którym sprzedaje się produkty z alg, jak kremy, mydło czy peeling, pracujących kobiet na plantacji nie mogliśmy zobaczyć z powodu, jak mówi sprzedawca, dużej fali na morzu. Like pasta. They using like that and with that and then they putting their sauce inside. That's why you can. Na osłodę mamy okazję spróbować alg. W dotyku przypominają silikonowe sprężyste żyłki. A jak smakują? Niepewnie odgryzamy niewielki fragment gałązki. Smakują specyficznie, ciężko je do czegokolwiek porównać.
Konsystencją przypominają chrupkie chrząstki. Na pewno nie jest to przysmak. Raczej zaspokajacz głodu. Czas ruszyć dalej. Jesteśmy w miejscowości Padże, na wschodnim wybrzeżu wyspy. Ta niewielka wioska ze śnieżnobiałymi plażami przez ostatnie lata stała się Mekką dla osób uprawiających sporty wodne, a w szczególności kitesurferów. Dzięki temu szybko rozwinęła się tu baza turystyczna, a główną uliczkę opanowały sklepiki z pamiątkami i restauracje. Zatrzymujemy się w jednej z nich. Musimy jednak poczekać na przygotowanie dań. Idziemy zobaczyć więc Padże. Niestety popularność miejsca wśród turystów przełożyła się na znaczny wzrost cen, czego przykładem jest ta hebanowa rzeźba, którą wyceniono na $50. Madzianga, jak mówi nasz przewodnik w języku suahili, czyli katastrofa, masakra. Ale no to po twarzy by było białe, nie? No. You see? You see? You see? That's wood. Yes, okay. Okay. You see? Wood. W sklepie spożywczym z wyraźnie skierowaną ofertą dla turystów znaleźliśmy i takie produkty, których cena zaskoczy nawet Europejczyka. Co ciekawe, przy płaceniu kartą doliczana jest prowizja od 5 do 10% rachunku. Madzianga. A tak wygląda Padże Beach ze śnieżno-białym piaskiem. Dodatkowym atutem tego miejsca jest równowiejący wiatr, co ma kluczowe znaczenie dla kitesurferów, jak również pas rafy koralowej w odległości około 1000 metrów od brzegu. Dzięki tej rafie tworzy się naturalna laguna, która posiada spokojne, płaskie wody, zwłaszcza w okresie odpływu. Wracamy do naszej restauracji Bausinga Restaurant Padże. Z nogami na piasku próbujemy kolejne zanzibarskie smaki. Wylowane ośmiornice, sałatka, ryż i sos do ryżu z limonką. Pani Ala, jestem. Are you okay? Okay. Czasami w życiu są miejsca, o których marzysz, które są tak niesamowite, że prawie nie wierzysz, że są prawdziwe. Pozostają w pamięci jak bajkowy sen. Oglądając oferty biur podróży, na pewno znajdziemy ten widok. The Rock, niewielką restaurację na fantazyjnej skale. Kiedyś była tu placówka rybacka, z czasem została przekształcona w jedno z najsłynniejszych miejsc na Zanzibarze. Zbudowana w 2010 roku przez grupę właścicieli kurortów w okolicy, restauracja niemal natychmiast stała się powszechnie znana. Podczas przypływów mała łódka zabiera turystów w krótką podróż do wejścia. Podczas odpływów niemal suchą stopą można dojść do samej skały. Wystrój i atmosfera są niezwykłe. Niezależnie od tego, czy siedzisz w środku, na tarasie, czy przyszedłeś tylko popatrzeć. W którą stronę nie spojrzysz, widok jest wspaniały. Trudno oderwać wzrok od tego miejsca. Jeszcze jedno zdjęcie i jeszcze jedno. Czas jednak ruszyć w drogę powrotną. Przejeżdżając przez Park Jozani dostrzegamy tuż przy drodze Gerezy. Kilka kroków w głąb zarośli i spełnia się nasze kolejne marzenie. Pomimo, że jesteśmy w Afryce, tu nie ma lwów, nosorożców, słoni czy żyraf. Największymi dzikimi zwierzętami Zanzibaru są bowiem przesympatyczne gerezy trójbarwne.
a ich domem jest właśnie Jozani. Gereza trójbarwna jest gatunkiem endemicznym, czyli występującym tylko na Zanzibarze. Po angielsku mówi się na nią Red Colobus, to czasem niektórzy tłumaczą jako gereza ruda. Ale prawidłowa nazwa to trójbarwna, co ma swoje uzasadnienie w umaszczeniu. Gerezy są bowiem rudo, biało, czarne. Gerezy trójbarwne żywią się głównie liśćmi, ale nie gardzą młodymi pędami, kwiatami, nasionami i niedojrzałymi owocami. Żołądki gerez nie produkują odpowiednich enzymów, które potrzebne są do strawienia cukrów zawartych w owocach dojrzałych. Przewodnicy powinni więc pilnować, by któremuś z turystów nie przyszło do głowy próbować karmienia małpek na przykład bananami. Trudno uwierzyć, ale nadal istnieje nielegalny rynek gerez. Sprzedaje się je jako domowe maskotki. Zdarzają się również polowania dla ich mięsa. Na szczęście nie słyszeliśmy, by ktoś na Zanzibarze przyznał się do jedzenia małp. Tak kończy się kolejny dzień wspaniałej podróży na Zanzibarze. Już teraz nie możemy się doczekać, co przyniosą nam kolejne dni. Ale o nich w następnym odcinku naszego filmu. Dzisiaj fajny dzień.